Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 14 lipca 2021 roku. Niestety, przed chwilą zaszło słońce, a chciałbym Państwu coś powiedzieć. No, przede wszystkim, że dzisiaj jest święto. 14 lipca to jest, patronem tego święta jest święty Camille Delisle. To dla mnie dosyć ważny dzień. Właśnie jadę na imieniny. A moi drodzy, tak. Dzisiaj niestety bardzo pracowałem, ale miałem rano nagrać modlitwę poranną, zabrakło mi czasu. Nagram modlitwę wieczorną za to. A nie zdążyłem, bo słońce się schowało. Od strony Lubienia Kujawskiego idą potężne chmury. Czy będzie burza? Myślę, że będzie i burza, i intensywny deszcz, ale sprawdzimy to. Tak. Tak, chciałem Państwu powiedzieć, że ostatnie dni miałem bardzo dużo ciężkich przeżyć, a poza tym dużo pracy i musiałem trochę inaczej sobie czas organizować, żeby było nieco oddechu, nieco odpoczynku więcej niż w ostatnich dniach mogłem sobie na to pozwolić. Tak, cieszę się, bo wszystko bujnie rośnie. Nie tylko u sąsiada, ale już moje nasze tutaj ziemniaki też popraszczy. Nasze ziemniaki też zaczynają schodzić. Brawo. Brawo, tak. Także mojemu sąsiadowi i jego żonie Litce bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Myślę, że będą naprawdę świetne, będziemy mieli świetne ziemniaki na zimę. No, dla nas i dla naszych piesków. Tak, to taki krótki filmowy selfik tuż przed burzą, a teraz wyruszam do Kowala. Życzę Państwu miłego popołudnia i udanego wieczoru i pełnej emocji nocy. Pozdrawiam serdecznie, oglądajcie mój wideovlog Trzeba Przeżyć, Kwadrans z Magiem, Mirosław Antoni Glaźmak komentuje. Myślę, że warto. Oglądajcie, lajkujcie, subskrypcje. Zaznaczajcie dzwoneczki, tak. No i udostępniajcie znajomym. Przede wszystkim oglądanie, a potem udostępnianie. Wiecie o tym, że nie ma lepszej reklamy, jak sąsiad powie sąsiadowi, znajomy znajomemu, przyjaciel przyjacielowi, przyjaciółka przyjaciółce, koleżanka koleżance, no i tak dalej. I tak dalej. Cieszę się, bo kanał rośnie powoli, ale regularnie. No i przybywa subskrybentów. Myślę, że to są ludzie, którzy podjęli świadome decyzje, żeby otrzymywać informacje o moim kanale. Bardzo dziękuję. Na pewno przed Wami są teraz ciekawe filmy. Na pewno się nie zawiedziecie. Zrobię wszystko, żeby to był kanał interesujący i żeby spełniał Państwa oczekiwania. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.